Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Witam was, bracia, siostry, w Chrystusie Panu. Jak zwykle na początku proszę o wspieranie zrzutki. Link będzie pod filmem i w komentarzu przypiętym. Na budowę szlaku świętego Michała Archanioła. Dobra wiadomość jest taka, że już minęliśmy pół metek na zrzutce. No i są jeszcze lepsze wiadomości, o które nie chcę teraz mówić. Naprawdę są bardzo dobre wiadomości. A teraz posłuchajcie, bratkowie. Zacznę od katechizmu Kościoła katolickiego 675. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących, czyli to, co dziś mamy. Prześladowanie, które otworzy towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Czyli to, co mamy dzisiaj. Tworzenie nowego kościoła przez Bergoglio i tworzenie nowego kościoła przez kardynała Rysia, nowych jakichś funkcji, diakonizm i tak dalej, to jest właśnie ta szeroka droga i odstępstwo od prawdy. Posłuchajcie. Kardynał Ryś jest niszczycielem mistycznego ciała Chrystusowego. To, co widziałem, a zaraz zobaczycie na końcu filmu, zrobiłem taką składankę, żebyście mogli to w całości zobaczyć. I Bergoglia, i kardynała Rysia przechodzi już wszelkie granice. Ryś uprawiający wielobóstwo diaboliczne z Bergoglio dalej posuwa się ku nieprawościom, ku odstępstwu od prawdy. A duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. I stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, tak jak Ryś, mają własne sumienie napiętnowane. Kardynał Ryś, który zwrócił się ku duchom zwodniczym, naukom synów diabła w dialogu dni judaizmu zakazanego przez świętego Pawła, teraz zaprzecza całemu nauczaniu Kościoła. I jeszcze zwodzi niedouczone siostry zakonne. A jest napisane, cała wiara została raz na zawsze przekazana świętym. No to posłuchajmy, co mówią święci, których siostry zakonne mają w poważaniu. Święty Tomasz z Akwinu mówi, że tylko ręce namaszczone kapłańskie mogą dotykać ciało pańskie. A święty Franciszek z Asyżu mówi, żeby spowiadać się tylko u kapłana i uwaga, i tylko od niego przyjmować ciało pańskie. A siostry zakonne poprzez swoje nieuctwo, chcą być dziś takie ważne, ważniejsze od Matki Bożej i rozdawać ciało jej syna. Co za wstyd i hańba! Jak Bergoglio, tak i Ryś wykorzystują swój autorytet diaboliczny do niszczenia Kościoła. Tworzą nowy, antychrystyczny, ekumeniczny, globalny i synodalne ścierwo. Ściek wszystkich heretyków naraz i pozbawiają ich bojaźni Bożej, czyli bojaźni dziecka Bożego. Posłuchajcie, siostry zakonne. Co by dziś powiedzieli wasi założyciele? Święta Tereska od Dzieciątka Jezus, święty Franciszek, święty Bernard, święty ojciec Pio, już nie wspomnę, już by wam dał dotykać ciało pańskie albo na stojąco i do łapy. A co by na to powiedzieli apostołowie z Wieczernika albo sam Pan Jezus Chrystus? Napisane jest i podał swoim uczniom, apostołom, niepysznym zakonnicom, które w swej nadgorliwości zapomnieli, co to jest pycha, która rozbija kapłański sakrament namaszczenia? Czy wam dał przywilej dotykania ciała pańskiego? Czy uczniom, kapłanom, co? Czy nie wiecie, że jesteście narzędziami diabła do wybicia kapłaństwa? To wy, siostry zakonne i świeckie baby,
ośmieszacie kapłaństwo i sakrament namaszczenia, który jest przywilejem tylko dla namaszczonych. Ten przywilej był, jak i w Starym Testamencie, tak i w Nowym, przynależnym tylko kapłanowi. Nawet aniołowie nie mają takiego przywileju dotykać ciała Pańskiego i odpuszczać grzechów. Ale nieudouczona zakonnica ma. Ja, siostra, jestem pobłogosławiona przez wilka Rysia i mogę. Po co wam nakazy i zakazy Kościoła? Ryś da wam akskazmus, jak temu na mszy z trzeciej łapki i możesz rozdawać. Co tam, to tylko ciało Pańskie, sam Bóg. Co to na ciebie, siostro? A teraz, drogie siostrzyczki, świeckie diakonki, diakonisy i te całe wszystkie nieposłuszne nauczaniu Kościoła. Posłuchajcie, co się wydarzyło 23.06.2024 roku, czyli chyba 3-4 dni temu, na Watykanie doszło do święceń biskupich Polaka. I uwaga, przewodniczący uroczystości w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, kardynał Piacenza, emerytowany penitencjusz większy stolicy apostolskiej, zaznaczył w homilii, że, uwaga, konsekracja biskupia jest wszczepiona w święcenia kapłańskie i diakonatu, czyli trzech stopni, czyli jest hierarchiczna, kapłańska i diakonatu. Hierarcha w tym momencie przyznał więc, że diakonat jest stopniem kapłaństwa. Co, kardynale Rysiu, nie wiedziałeś o tym? Dali będziesz zwodził w Polsce zakonnice i świeckie? Przez co możemy rozumieć, że diakonat nie ma nic wspólnego ze stanem świeckim, szczególnie zakonnicami. Czy kardynał Piacenza był świadomy tego, co mówi, czy udaje? Czy nie wie, że w Kościele już wyświęca się kobiety do diakonatu świeckich, jak czyni to bezprawnie kardynał Ryś? Po co więc mówię o diakonacie w kontekście najwyższego stopnia święceń kapłańskich, dającego pełnię kapłaństwa święceń biskupich? Co więc jest prawdą? Święcenie na diakonat kobiet, za które Kościół zawsze przez wszystkie wieki karał ekskomuniką, a dziś kardynałowie i biskupi to czynią. Czy takie słowa kardynała Piacenzy, święcenie kobiet jest nadużyciem władzy kościelnej, do której jednak daje przyzwolenie i prowadzi cały odnowiony porządek liturgiczny, pod którego autoryzację manipuluje się przy prawie kanonicznym, żeby uprawomocnić kolejne przyszłe akty bezprawia, pozbawiając wiernych prawa do katolickiego obrządku, obyczaju i dyscypliny Kościoła. Posłuchajcie, siostry, dokumenty są ważne, jeżeli chodzi o ekskomunikę. Nic się nie zmieniło od 2000 lat, prócz zdrajców, papieży i kardynałów uprawiających dialog z synami diabła. Sami zobaczycie film, a potem składanka powiększona z Bergoglio, który uprawia wielobóstwo. Modli się z buddystami, którzy w nic nie wierzą, ale wyznają różne demoniczne bóstwa. Dlatego Pismo Święte nas ostrzega. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów. Stanie się to przez takich, którzy obłudnie kłamią, jak Ryś, Bergoglio. Mają własne sumienie napiętnowane. No cóż, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, obok mnie. Jest już dziś nieaktualne, Panie Boże. Teraz uprawia się z nimi dialog i czasem razem się pomodli do duchów zwodniczych, ale jak w tej piosence,
Nic się nie stało, Panie Boże, nic się nie stało. Tyle było nam dobrze. A posłuszeństwo przykazaniom, no cóż, bądźmy tolerancyjni. Za tę zdradę siostry zakonne nawet nie wiedzą, że z racji dokumentów Kościoła są ekskomunikowane i wszystkie świeckie kobiety. A za ośmieszanie kapłańskiego sakramentu namaszczania będą straszne męki cierpieć, jak Bergoglio ryś. Oni zresztą są zdania, zbawić można się w każdej innej religii niż katolicka. To jest dokument z Abu Dhabi, Bergoglia. Bóg chce wielości różnych religii. No cóż, po co Pan Jezus założył Kościół? Jak w każdej można się zbawić, to po co być katolikiem? Po co w ogóle nam księża? Chrystus Pan nie kazał otwierać drzwi wilkom do owczarni. Zrobili to zdrajcy, wpuszczając do jego owczarni dni islamu i judaizmu. Episkopat jak drapieżny wilk wpuścił wilki do owczarni. Nie przyjaciele Chrystusa. Dobrzy pasterze strzegą owczarni przed każdym błędem. Co wspólnego ma Chrystus z Beliarem, z pogańską boginią Pachamama, którą namiętnie intronizował i czcił Bergoglio na Watykanie? Słowo Boże ma być jak cierń, która rani, jak sól, która leczy. Lecz jeśli do was nie dociera, to potrzebny będzie ogień, ale nie ugaszający. Dla nieposłusznych pasterzy i pysznych służebnic Kościoła, zakonnic i świeckich. A na koniec mała ciekawostka. W katechizmie Soboru Trydenckiego jest bardzo wyraźnie powiedziane, że nawet diakonat nie może oferować Eucharystii Chrystusa. Jeszcze raz. Można go naruszyć jedynie w przypadku absolutnie wyjątkowej sytuacji awaryjnej, czyli wojny czy tam czegokolwiek. Rozumiecie? W katechizmie Soboru Trydenckiego jest bardzo wyraźnie powiedziane, że nawet diakoni nie mogą rozdawać ciała Pańskiego, oferować. A co dopiero nieposłuszne baby, które mają zakaz i są ekskomunikowane za takie czyny. Bratkowie, niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi drogami Syna, wąskimi drogami, nie po szerokich, ekumenicznych, synodalnych, jakichś nowych ścieżkach szerokich. I proszę was, wspierajcie ten szlak świętego Michała Archanioła, bo wszystko idzie ku dobremu. Z Panem Bogiem i zapraszam na film. Czy chcesz przyjąć usługę podawania twoim braciom i siostrom ciała i krwi Pańskiej w służbie i budowaniu Kościoła? Chcę. Czy chcesz, udzielając Eucharystii, czynić to z najwyższą czcią i szacunkiem? Umiłowanie i błagajmy z miłością Boga Ojca, ażeby zechciał napełnić swoim błogosławieństwem te nasze siostry, które zostały wybrane do udzielania Najświętszej Eucharystii. Najłaskawszy Boże, Stwórco i Rządco Twojej rodziny, zechciej pobłogosławić te nasze siostry. Niech te, które będą wiernie rozdzielać pokarm życia, wsparte mocą tego sakramentu, otrzymają udział w uczcie niebieskiej. Przez Chrystusa Pana. Sasa sane aroko sukito bodhi samasa pediyati visu adharato
sukito viruno buddhayati viso akarato sukito viruno buddhayati vasa satan kivato vasa satan kivato vasa satan kivato satan kivato satan kivato Pseudopapież intronizuje demona Paciamamę w głównej świątyni kościoła, a następnie w Kanadzie poświęca się demonom pod przewodnictwem szamana, który gwiżdże na kości dzikiego indyka. We'll do a virtual circle and we will honor earth, wind, water and fire. I'd like for you to put your hands on your heart, each one of you. Western grandmother to give us access to the sacred circle of spirits so they can be with us. To jest publiczne odstępstwo.